odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzebne są kościoły, gdzie należy zerknąć? Do Pisma Świętego. Dlaczego? Trzeba rozważyć, co Biblia uczy o świątyni. Tak, w Piśmie Świętym wiele razy opisywana jest świątynia jerozolimska. Do tej świątyni przecież przychodził Pan Jezus od 12 roku życia. W świątyni często przemawiał do ludzi. Tak, to mądry król Salomon. Jak opowiada Księga Królewska, wybudował kościół, zgromadził ludzi i podczas nabożeństwa zapytał, czy Pan Bóg, którego niebiosa nie mogą objąć, zamieszka w tej małej świątyni? Pomodlił się i zrozumiał, że Bóg, który przebywa wszędzie, w niebie i na ziemi i w każdym miejscu, wysłucha tych, którzy w świątyni będą prosić o pomoc. Wysłucha, przebaczy i pomoże. Ewangelia też powiada, że Bóg jest duchem i należy czcić Go nie w Jeruzalem, nie na górze Samarytan, ale w duchu i prawdzie. Rzeczywiście, Pan Bóg nie potrzebuje kościołów drewnianych ani murowanych. Pan Bóg mieszka wszędzie, w Tobie, we mnie, w nas. Pan Jezus chce mieć świątynię w każdym sercu, chce mieszkać w każdej duszy. Naszych dzisiejszych rozmów o świątyni i myślę sobie, skoro jestem duchową świątynią, to po co mam w niedzielę chodzić do kościoła?
Czy nie wystarczy zmówić pacierza w domu? Czy nie wystarczy całotygodniowej nauki szkolnej ofiarować Panu Jezusowi duchowo, bez chodzenia do kościoła i uczestniczenia we mszy świętej? Karolino, miałabyś na pewno rację, gdybyś mieszkała sama na ziemi, albo przynajmniej sama w parafii. Modliłabyś się do Boga wszędzie i o każdej porze. Świątynia nie byłaby ci potrzebna, ale my żyjemy... Wspólnie. Mieszkamy... Razem. A więc... Chcemy wspólnie się modlić, razem Bogu ofiarę składać. Nie prywatnie, po cichu, ale publicznie i zbiorowo. Chcemy być przy Bogu razem, bo wtedy tworzy się Kościół. Wtedy stajemy się królewskim kapłaństwem, narodem świętym, wybranym plemieniem i ludem Bogu poświęconym. Wtedy Bogu Ojcu razem z Chrystusem publicznie składamy w ofierze ciało i krew oraz nasze trudy domowe i szkolne z całego tygodnia. Nasze rozważania doprowadzają nas do pewnych wniosków. Kościół parafialny niepotrzebny jest Panu Bogu, ale nam, ludziom. Potrzebny jest nam dom modlitwy, w którym zgromadzony lud oddaje cześć Bogu Najwyższemu. Jako ludzie bowiem mamy nie tylko duszę, ale i ciało.